W dzisiejszym odcinku IT Morning skalowanie reddita, gdzie kupują artykuły i co się dzieje. Zaczynamy! Przyznam się jestem dzisiaj bardzo senny że skończę nagrywać ten odcinek i będę szedł spać tak patrząc po mojej minie i mojej fryzurze to ewidentnie wyglądam jak ktoś kto dopiero wstał, ale nie ja dopiero idę spać tak żeby nie było, jakaś się dopiero 16 może? Um, dobra. Zanim przejdziemy przez odcinek, chciałbym jedynie powiedzieć ciekawą kwestię. Jeśli śledzicie świat gier, to zeszły tydzień był bardzo ciekawy, bo mieliśmy trochę, powiedzmy, okazję zobaczyć, jak to nie zawsze model iteracyjny działa w sieci gier. Jak to niestety czasami jest potrzebny Big Bang. Dlaczego? Bo... Po pierwsze, Antem Jest to gra, która wyszła dwa lata temu. No. Twórcy BioWare się przeliczyli. Myśleli, że wypuszczą grę, że będzie super i że po prostu ją połatają po zakończeniu. Jak się okazuje, gra była tak słaba, że nikomu się nie podobała. I po dwóch lat próbu łatania okazuje się, że no nie. To, żeby ona doprowadziła do działania, to trzeba przynajmniej jeszcze rok pracy wprowadzić. No i EA ubiło projekt. Więc no. Nie zawsze to się opłaca. Kolejną rzeczą, jedną rzecz, którą zrobiło Destiny w zeszłym roku, ogłosiło coś co jest, to się nazywa Weapon Sunsetting. O co chodzi? Destiny to jest gra, gdzie się zbiera przedmioty i bronie to jest główna rzecz, wokół której traczy się gra. Problem było, że wiele broni jest po prostu przepakowanych i ciężko zrobić coś lepszego, prowadzące do sytuacji, że gracze no, nie mieli specjalnie inicjatywy, żeby szukać nowego sprzętu, nowego lutu. Więc pojawił się projekt, że Brain ma określoną żywotność. Rok. Projekt został obity po czterech miesiącach od bo okazuje się, że no... Fakt, że chcemy z, wyrzucić stary lód nie działa jak najlepiej, no bo nagle gracze okazuje się, że tak naprawdę mają jeszcze mniej motywacji. Czemu? Bo po prostu po co mają zbierać, skoro za rok to stracą. Ym, po części rozumiem, a po drugie... No nagle stracili tysiące broni, a w zamian dostali może jakąś setkę nowych, to też nie do końca im się spijało. No, um, jeszcze parę innych ciekawych rzeczy się wydarzyło w zeszłym tygodniu, które tak trochę pokazują jak to Agile nie wszędzie potrafi działać. Więc jeśli siedzicie w sieci gier, polecam trochę początać, co się działo w zeszłym tygodniu. O, pamiętam, Stadia. Stadia, jak się okazuje, znowu ma jakieś problemy, bo po prostu nie dość, że ubili studia własne, to wyszło jak... Projekt był słabo zarządzany. Z mojej perspektywy to był typowy projekt Googlowy, ale jak Jason Schreier mówił w raporcie z Bloomberga, no nie do końca. Że jednak był tam wielki Big Bang i w tym wypadku jednak przydałby się mniejszy model iteracyjny. Przyznam się szczerze, nie czułem, żeby to był Big Bang. Dla mnie to wyszedł nieukończony produkt, więc to była taka próba zrobienia czegoś pomiędzy Big Bankiem a modelem iteracyjnym i to nie wypaliło. Ale okej, okay, pierdolę bez sensu, zaczynam odcinek. Naszym pierwszym artykułem... A, najważniejsze. Dalej eksperymentujemy z nową formą prezentacji artykułów, więc dajcie znać, co o tym myślicie. Um, okej. Okay. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest skalowanie raportów w Reddicie. Co się stało? Reddit no żyje z reklam jak każdy inny rak internetu. I jak się okazuje, ich stary system wprowadzania reklam czy wspierania raportów z reklam już nie wyrabiał. Przy obecnej skali to już nie dawało rady. Mamy pięknie opisane jak to tutaj działało, żeby był jakiś serwer, były zbierane eventy, później szedł jakieś to wszystko przez Amazon S3, później było to w jakiś sposób kumulowane i na końcu zagregowane raporty były zapisywane w Redisie. I wszystko pięknie, wszystko fajnie, ale no były duże problemy z wydajnością. Zużycie pamięci było niesamowite i no same zapytania były zbyt drogie. To był w ten moment, gdzie rozglądając się jak to można ugryźć, pojawiło się parę nowych opcji technologii, jak na przykład Apache Druid. Przyznam się szczerze, nie wiem co to jest, to był mój pierwszy kontakt z tym tulem i... To po prostu pokazało, jak przebudowali obecnie system. Czy jak widzicie, na no taki pierwszy rzut oka, główną zmianą mierzy zastąpili Redisa Druidem. Zmian jest trochę więcej tutaj, i o czym wchodzą te osoby w szczegóły. Więc, jak interesuje was takie prace nad optymalizacjami, to może być artykuł dla Was. Kolejną rzeczą jest piękna lista. Dlaczego? No, wyrodek lubi listy, ale po drugie. Ja też lubię dzielenie się wiedzą, i czemu za dzielenie się wiedzą przy okazji nie można zarobić. Sam brałem udział parę razy, pisałem płatne artykuły. I ktoś zrobił ciekawą listę właśnie na temat, gdzie można pisać artykuły, gdzie płacą za artykuły. I jak przeglądałem tą listę, nie widzę tutaj na przykład Projekta, przynajmniej nie było, gdy patrzyłem na niego ostatnio. Ale ogólnie jest to bardzo rozbudowana lista, że jak ktoś byłby zainteresowany i ma coś do ciekawego do powiedzenia w artykule, można się do nich dowiedzieć, można się do nich odezwać i na pewno coś ciekawego może z tego wyjść. Więc jeśli lubicie pisać artykuły, to czemu nie zarobić przy okazji na tym? A jak już napiszecie dla nich artykuł, dajcie mi to znać. Może trafimy wstęp tutaj do nas, do IT Morning. Win-win. Dobra. Ewidentnie dzisiaj mi się humor nie klei, więc skończmy. Ostatnią rzeczą na dzisiaj jest zbliżające się wydarzenie, a jednak nie zbliżające się wydarzenie. Uzdolniam sobie, że z 13 marca, a to jest 14 kwietnia, ale jak jesteśmy w tym miejscu, to będziemy w tym miejscu. Emila Lendion Barcz w ramach Performance Objective za miesiąc, półtora, będzie mówiła o tym. Jak z testami wydajnościowymi? Można zejść poniżej end-to-endowych testów i robić coś bardziej ala la unity. E, jest to ciekawy temat. Parę razy z nią rozmawiałem, jak ona próbowała to zrobić w jednym ze swoich projektów, więc ma dużo ciekawych wniosków. I to Mam nadzieję, że będzie bardzo o, e, techniczna prezentacja z przykładami. Znając Emilę, tak będzie, więc zachęcam do przyjrzenia się. Wydarzeniu i zapisaniem się na niego Dziękuję, że znowu tutaj byliście Dajcie znać Co sądzicie o nowej formie obrazków I do zobaczenia jutro